Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz patrzę pod ręką i dziewru, bo u mnie luks i hop sasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. I teraz patrzcie na geniusza. Wyszło z łożyska. Z tej strony coś wypada łożysko. Ale to można młotkiem przypier... I żeby się rureczka zagięła troszkę, żeby ciężej weszło. Pokaż teraz. O kurwa, trochę nie wejdzie. Dobra, jakoś nabijesz, bo... Weszło. Wkładamy to. Wkładamy sobie grubą podkładkę, żeby nam nie obcierało o nasze łożysko. Lux. I wkładamy to. Tylko, że musimy tu rozwiercić dziureczkę troszkę. A to się później przyspawa tu. Dawaj, tu trzeba rozwiercić to, żeby to przeszło. Masz takie wiertełko? 12 wiertło. Majstersów miarki nawet użyło. Bez udaru. Zobacz, czy pójdzie. O, wypchnie się gumeczka. Dobra, a może teraz będzie pasowało. Będą luzy, muszę tą tulejkę nawiercić w imadle może. Chociaż jak skręcisz, to guma się zaciśnie i już nie będzie takich chyba luzów. Ale nie, spróbuję nawiercić. Coś tam nawierciłem. Ciężko było, ale coś tam nawierciłem. Może będzie dobrze. Pokaż, wejdzie na to. Kurde, chyba na wylot nie przewierciłem jeszcze. Jest! Udało się, tylko czy teraz wejdzie z powrotem w tą gumeczkę? Weszło! Kurwa, patrz jaki inżynier, wejdzie, teraz wejdzie. Teraz tu pójdzie nakrętka i najlepiej nakrętkę założyć kontrującą. Jest! Proszę bardzo, jaki kurwa widelec. Ładnie, nie? Teraz z tej strony musimy zrobić tą samą operację. Czyli musimy to nawiercić. Nie wiem, czy to jest przyklejane, czy co? Od temperatury normalnie od razu puszcza. Szybko! Póki gorące je. Brawo Zebik! Z kolejną żeś zrobił. Puszerę. O kurde, będzie obcierać o ten. Za blisko kłyczek jest. To tu trzeba podkładki jakieś wrzucić. Tak, tak, tak. Opsaj. Opsaj. Dobra, muszę tu smacznąć śrubę, bo się kurwa obraca razem z kluczem. Pokaż. Kurwa, teraz się nie kręci w ogóle. Jak to kurwa się stało? Kręci się na tej rurce teraz na łożyskach. Gdzieś kurwa. Dobra, trzeba przyspawać kółeczko tutaj do rureczki. No to się rusza na boki.
No nie podoba mi się coś tutaj. Coś jest tu kurwa krzywo. Majster by cyrkluje. O, tu włoży kawałek nożyka. Taki dystans. O. I z drugiej strony też tak wsadzę. Tu włóż od dołu teraz. O. O. Dobra, dystans cyrkulujący. Spawamy. Ciekawe, czy się obraca koło teraz w moim zabiegu. Miałem ingerować w łożyska. Podobnieś. Pokaż koło, gdzie chodzić. O, chodzi elegancko. Kurwa, bije na boki. Krzywo się pospawał. Dobrze jest. Będzie chodzić. Teraz tu musimy zrobić ten bidelec taki. Gdzie mam ten mój system? Specjalistyczny. Tu jest. Tu mam system specjalistyczny. O. I to tak będzie. Tylko to, żeby działało, to musisz to przyspawać do tego. To bym musiał tu obciąć i dać takie rureczki w dół, żeby w to włożyć, w tą rureczkę, żeby tak doszło aż dotąd. Chyba, że te łebki obciąć i wtedy włożyć. Masz tę niebezpieczną sytuację robić, bo ten motor może się rozpierdolić. Bez śrubę. Musimy sobie to splaśnić, żeby nam w rureczkę weszło. Taką rureczkę? No nabiłby. Dobra, najpierw zobacz, czy to się spawa, bo żeś kurwa młotków natłuk. To może się nie spawa i teraz będziesz miał problem, Andrzeju. Spawa się. Ogniem buchło, ale to chyba ta guma. Gumeczkę wyjmij. Już się rozgrzała. Dobra. Teraz powinno wejść. O. Tak przyspawamy. Dobrze ty myślisz. Popierdolę, popierdolę. Czy amortyzatora szlak nie trafi, jak ja będę spawał? Wypadnie ci podczas jazdy, jak pierdolniesz. Dobra, nie kombinuj, zrób tak, jak jest. To włóż tu. Jaki piękny świat. Jaki piękny świat. Gdy spawarkę w domu masz. Światła nie ma, czy spawarka się zjebała? Kurwa, bezpiecznik wywaliło chyba. Dobra, jedną rureczkę już przyspawałem. Czyli znów to zaklepujemy. I trzeba wyjąć. Gdzie jest śrubokręcik? Ale błoto. Czy a te łożysko mi wypadło? Nie, może mi z koła wypadło i nie włoziłem. Nie, to by latało na boki. Niemożliwe. Pięknie, Andrzeju. Patrz tak, jo, widelec je. Kurwa. Krzywa rureczka jest ta, ale będzie chodzić. Dobrze, i co? Teraz bym musiał przyspawać to tak, o hops. Albo tak, Harley'a takiego. Kurwa. Nie, no muszę tu obciąć i tu gdzieś przyspawać. Tylko czy to się nie złamie tak jak rączka od zmiany biegów? Od takiego włączania biegów. Tu się ułamało. To czy tutaj się nie ułamie później, kurwa? Może tak puścić później.
to może tak dać taką grubszą tutaj, tu dziurę wyciąć i włożyć tak rureczkę w tą dziurę i obspawać. Bo to, to tak się łamie, to... No nie wiem. Nie, no przecież kurwa człowieku, nie będziesz jeździł 300. No to... Się przewrócisz najwyżej, wola Boga. To już zaczyna wyglądać, patrzcie. Wim, kurwa, wim. Tylko czy to się na tym nie przełamie, tak nie wygnie? Musisz bardziej pionowo chyba. Najlepiej by było uczynić ze skosa, żeby robić takie ładne łączenia. Tylko czy ty tak kurwa zrobisz? Troszkę musisz to na boki rozszerzyć. Kurwa, ta kierownica też krzywa jest. Dobra. Tak musisz obciąć. A jak ja to teraz zespawam? Żeby to równo było. A to we wszystkie strony, 3D jest. We wszystkie strony się wygina. Nie, no muszę chyba tu śrubę dokręcić bardziej, żeby to kurwa zaciskało, bo... Latają we wszystkie strony. Tak. Tym jeszcze przytknij. Nie, tam kurwa, nawet nie widzę, czy jest prosto. Z tej strony jeszcze jakby coś złapał, daj, no tym może złapisz. Zaraz jak to pierdolne to, człowieku. Wygina się kurwa wszystkie strony. I tu tak złap i pokaż, jest prosto widelec? Jak cię mogę. Postawane very lux, kurwa. Majster by spabał. Oh, shit! Oh, shit! Obdziera mi tutaj o amortyzator. Majster zrobił. Zrobił lux. Troszkę chodzi krzywo. Ale może jak się napompuje kółko mocniej, to będzie dobrze chodziło. Zaraz napompuję, zobaczymy. Kochasz? Dało to coś? Dobra, rozchodzi się. Tak pierdolni, tak pierdolni. Dobra, będzie chodzić. Także mamy widelec. Czyli tu spokojnie tak trzeba było obciąć ze skosa. O! Żeby taką rureczkę tu wspawać w ramy. I wtedy będziemy się skręcać. Dobra, może nie prosto. Ciężko będzie chodzić na kierownicę. O kurwa, taki luz będzie? Dobra, silikonu się tam nadda. Właśnie majster rozwierca dziureczkę na większą, bo musi nam wejść ta rureczka na to. I muszę rozwiercać na zębatkę, kurwa. O! Pa! Wchodzi! Luksusowo! No tak, nawet nie wiem, czy jeszcze rozwiercać, żeby... Lepiej jak wejdzie ciężko, że trzeba nabić, niż jak wejdzie lekko i będzie się gibać. Zębatka przygotowana, będzie można tam sobie to montować. I teraz tak, tutaj, tu może się zrobić tak, że w końcu nam się wejdzie w rurkę i nie będzie chciało kierownicą skręcić. Więc tutaj przyspawamy, o, takie coś tutaj przyspawamy. Żeby taki dystans był i żeby nam się nie... Żeby się obracało na tym, a nie tutaj blokowało nam. Także o, weźmiemy tak. Wrzucimy to tutaj. O, hops. I teraz... Przyspawa się. I teraz nam będzie się tu ładnie kręcić. Tylko jeszcze wkurwiają mnie te luzy takie duże. I teraz tak, kwestia jak to naprawić. Albo... coś tu pomiędzy rureczki włożyć, albo rozciąć to diaksem, zacisnąć i zaspawać, żeby zwęzić rureczkę na mniejszą trochę. O, widziałeś?
tniemy to i zaspawamy i zaciśniemy. Bardzo dobry plan. Teraz powinno nam się ładnie zacisnąć i będzie, nie będzie takich luzów. I zaspawamy tutaj. Pójdzie. Jeszcze za duży luz jest. Czyli trzy grubości diaksa. Dobra, to jeszcze kawałeczek trzeba podciąć. Chodzi? O kurwa. Będzie chodzić. Chodź. Dobra, jeszcze muszę to przyspawać. Ten łocynk. Majster przyspał. Dobra, może być. Jeszcze chodzi. Nie chcę skręcać. Może od temperatury rozepchało. Zaraz będzie chodzić. Zaraz się troszkę poluzuje. Potem się psiknie jeszcze jakąś oliwką jaką. Będzie luks. Jeszcze tu trzeba było wzmocnić, żeby się nie ułamało tak jak ta moja rączka od skrzyni biegów od drutkarta, bo w tym miejscu pękło i odpadło, więc trzeba było tutaj też to wzmocnić i można by tu było co nieco wspawać. O, tu jest kawałek rureczki taki. To wspawaj. Tu wspawasz i się wzmocni. Albo od drugiej strony, żeby nie było tak, nie raziło w oczy. Majster wspawał taki kawałek rureczki. Teraz na mnie puści. No już nie chcę obracać. Troszkę mnie martwi to, że widelec stoi prosto, a kołem można tak na boki. Na tych sprężynach się wygina na boki. Będzie chodź. No i to mnie wkurza, że obciera tutaj. Za bardzo, żebym to kurwa mogłem trochę szerzej rozstaw taki zrobić ze skosa. Pokaż, polepszyło się czy pogorszyło? Nie. Tu nie skręcał. Teraz tu od góry trzeba czymś znowu zabezpieczyć, żeby nam nie wypadł widelec. Znowu tu trzeba jaką rureczkę dać. Takie i zacisnąć i przyspawać do tego. Dużo, za dużo. Kawałek takiej rurki obciąć trzeba i tu się wrzuci. Chyba, że znajdę coś lepsiejszego. Rozejrzyj się po barsztacie. Mam kawałek takiej ocynkowanej rureczki. Założymy se tutaj i już nam nie spadnie. Prymitywny behikuł pana majstra. Będzie chodził. Rba. Dobra, wylejmy wodę, bo później nam będzie rozewiała rureczka w środku. Majster zrobi takie pierścienie, żeby nam kierownica nie wyleciała. Żeby zrobić tylnie koło, to musimy te rureczki na końcu zaklepać i przewiercić otworek na śrubeczkę. Bo to jednak taką dziurę muszę wypierdacić dużą. Nie, to lepiej zaklepać na płask. O kurwa, to jest dłuższe chyba. W bok będzie jechało. Zobacz, która jest dłuższa rureczka. Tu jest dotąd, a tutaj? Nie, takie same są. To dobrze. Teraz możemy przystąpić do działań z tylnym kołem. Mamy kółeczko. Potrzebna nam rureczka. Tu jest. Rureczka wchodzi w kółeczko i wchodzi tutaj nam między to. Pokażcie, od taczek się zmieści kółko tutaj. Awaryjnie. Zmieści się i od taczek później. Będzie można w razie czego zmienić, a będzie za wolno jeździł.
Muszę tam w środku znowu pospawać takie punkciki, żeby na łożysko głębiej nie wchodziło. No tak. Daj na palce. Jak tu jest pierdolnik. Daj do pantata. Dobra, rureczkę mamy, teraz musimy sobie wymierzyć szpilkę, jaka nam jest potrzebna. Grubą szpilkę dałem do przedniego koła. A teraz nie mam, będę musiał cienkie dać. Pokaż. No cienka będzie musiała być. Czyli tak by trzeba było obciąć, jak teraz. O kurde, nie wziąłem pod uwagę, że to jest mniejsza szpilka i tu luzy będzie miało. No nie. Ja cię pierdolę. No nie, mam takiej buły teraz. Znalazłem na warsztacie u Stasia dwie takie śrubeczki. Zespawałem je ze sobą. I teraz będzie luks. A, dobra, to tak musisz włożyć. O kurwa. I otwory nie pasują. Dobra, trzeba je troszkę rozwiercić, bo tutaj nie pasuje. Dobrze jest, będzie chodź. Weź to stąd. Musimy włożyć sobie to kółeczko. Musimy włożyć zębatkę. I najlepiej nabić ją. Wejdzie? Ty nie wejdzie to. Będę mógł wycyrklować, żeby równo chodziło. Zajebiście. Tu się przyspawa. Tylko trzeba... wycyrklować, żeby równo chodziło. Ej, chodzi równo. Będzie minimalne bicie, to się nic nie stanie. Z drugiej strony musimy mieć tarczę hamulcową. Gdzie tą tarczę mam hamulcową? Mamy tarczę hamulcową, tylko strasznie wielka dziura tu jest. I trzeba będzie chyba taką podkładeczką zredukować. I teraz, jak to wycyrklować, żeby było dobrze? Łańcuch to tam łańcuch, jest cienki, nie? To będzie chodził. A jak tu wycyrklować, żeby potem hamulec tutaj, kurwa, przyciepić? Musimy odmierzyć, żeby tyle samo było z obu stron. Tu jest dotąd, do paluszka, a tutaj? Nie, tutaj więcej jest teraz. Zaznacz tutaj. Ja bym tak przyspawał. Jak teraz. Dobra, pospawałem co nieco. Teraz musimy zobaczyć, czy zębatka jest równo. Czyli trzeba było na chwilę łożyska założyć. I zakręcić kółeczki. Jak się będzie kręcić nasza zębatka? Dobrze się kręci. Można tak spawać ją, jak jest. Układ hamulcowy. Jeśli układ hamulcowy działał, to musimy go przyspawać w miejscu gdzieś tutaj. Pokaż, jakbyś co taki dystans zrobił z łaziska. Ty kurwa, co ty mówisz? Andrzeju, nie mów, że będzie luks. Nie, za mało. Ale prawie, pa, i do łożyska byś przyspawał. Ale jakbym se tak wycyrklował, patrzcie, do łoziska elegancko i przyspawał do łoziska, a potem... A, będzie się kręcić przecież. Nie. Tak nie może być. Tak, przetnij łożysko diaksem i rozwal je. Bardzo dobry plan. A człowiek, to tak nie zejdzie. O, kuleczki się przydadzą. Zostaw pan. Teraz o, możemy sobie wycyrklować ten. Zaraz spróbujemy wycyrklować.
Te będą za małe znowu. Tu wpadają. Nakrętki też tu wpadną ci w tą dziurę. Nie, to wypada z drugiej strony, wypada. Kurba, idioto. Dobra, Andrzej, spokojnie, może się nie przesunie. Gdzie mam masę? Jezu, jak mnie wkurwia, jak to tak ciągnie gdzieś tam w piździec. Spabaj, Andrzeju, może się nie przesunie. Dobrze, sprawdźmy. Wejdzie tutaj. Musimy mniej więcej zobaczyć hamulec tu, czyli musi dalej to wystawać, żeby się tu zmieścił hamulec nam. Czyli taki kawałek rureczki tu musimy wsadzić. Taki kawałek rureczki. Z tyle gdzieś. Jeszcze wyrwałeś z gniazdka. Dobra, mamy dystans. Hops. I teraz będziemy mieli hamulec. Będzie chodził. Będzie chodził. Przysmarkam lekko i zobaczymy, jak się będzie obracać ten. Tarcia. Dobra, i zakręt. Ale ciężkie jest to koło. No są bicie. Patrzcie, jakie majster stworzył specjalistyczne koło. Jednorazowe. Nawet opony nie zdejmiesz, człowieku. Geniusz. Dobrze, w razie czego się pianką wypełni. Luksusowo, żebym to zmontował. Ciekawe ci prosto tarcza gdzie chodzić po takim spawaniu. Już możemy zakładać, kurwa, na motor. Na motor. No bicie ma tarcza, ale to takie małe. Będzie chodzić. Dobrze, możemy zakładać na nasz sprzęt. Będzie luks, będzie luks. Nie włożę z tej strony, kurwa, śruby. Dziury krzywo ponawiercane, kurde. Podkładeczka, nakręteczka. Wyłącz to, bo mnie chuj strzeli zaraz. Wyłącz to, kurwa. Majstra Barsztat. Kurwa, potem znaleźć byle nakrętki nie może. Ale o, proszę bardzo. Już je. Hopsaj. Proszę bardzo, jaki motorek. I teraz tylko trzeba amortyzatory przyspawać. Jakoś tak. Tak przyspawam tu. Chociaż teraz już mógłbym kierownicę zrobić, ale kurde, jakie to ciężkie jest. Jeszcze, że nie skończył, już ciężkie. I każde koło idzie w inną stronę. No, to ja robiłem. Bokiem będzie szło. Najlepiej będzie łatą sprawdzić później. Jak ja tu hamulec teraz zamontuję? O, człowieku. Ale żeś zrobił, kurwa, na styk. Gdzie to amortyzator wejdzie? Wejdzie. O, człowieku. Jeszcze żeś nie zamontował, a już prędzi. To się dostosowuje, to możesz przyspawać, gdzie popadnie. A hamulec ci się ładnie dostosuje. Tak? I najlepiej przyspawać na stałe już. Spuścisz pan troszkę płynu i się becyrkluje. Przyspawasz tak, potem to przyczepisz tu gdzieś. Dobra, i tutaj będzie wyglądało tak. Taki sposób. Majster zamontuje.
24 i zagiął rurki w dół. Ta się nada. O, majster zrobił takie coś i teraz tak da. Hops. O, i teraz zrobię tak. Hops, hops, hops i hops. I sobie tu przyspawamy. Kurwa. Człowieku, co to ma być? No i proszę ja was, maszyna już wygląda tak. Jest elegancka teraz już, o. Nie nagrywałem, bo mi się rozładowała kamera i rzeźbiłem sobie dalej po swojemu. I proszę was, o, hamulec już jest zamontowany. Chyba nóżka trochę za wysoko, ale to się jeszcze ogarnie temat. Także jest luksusowo już. Tutaj mam na nóżki, tutaj już pod silniczek jest rureczka przyspawana, specjalistyczna, która będzie trzymać nam tutaj silnik. Tu już mam pod siedzenie wyspawane. Jak widać, silikon to elegancko się tam trzyma. Troszkę hamulec tak ze skosa poszedł, ale będzie chodził. Hamulec do wahacza. Dobrze, że to się zgina. Już gumeczka pękła tutaj. Dobrze, że to się zgina. Więc tam nic nie będzie tutaj przeszkadzało. O jak chodzi, jak hamuje. Proszę bardzo. Układ kierowniczy, proszę bardzo. Pakiet premium za 500. Majster tutaj tak wciął się w rureczkę ze skosa. Wsadziłem tą rurkę i tak ładnie tutaj nam naszło. Mogłem ładnie obspawać, więc kierownica w ręku nie zostanie. Tutaj się ładnie kręci. Także jest luksus. Jedynie co, no to amortyzatory są tak kurwa twarde, że jak cegła. Sztywne jak skała. Tak jakby było kurwa popsute. Dobra, bierz pan tutaj na barsztat. Rum, rum, kurwa. Jak głupie, głupsi. Ej, muszę to zmienić, bo za wysoko nóżka od hamulca jest. Musi być niżej. Hamuje, hamuje, człowieku. Ale będzie jazda. Nie, no w ogóle, kurwa, nie amortyzuje to. Za twardy jest. Przód to samo. Przód to się do przodu wygina. Trzeba oliwę spuścić. Czy coś to da, wątpię, ale będzie może troszkę mięciejszy. Ale hamulec zajebisty jest. Także tak wygląda na tą chwilę motorek. Pamiętacie to? Od lezianki? Elegancko tutaj pasuje. O! Jako siedzenie, kurwa! Człowieku, jakie wygodne to będzie. Jak głupi, głupsi normalnie. Motorynka. Luks! Także o. Tak będzie wyglądał sprzęt. Tu proszę ja was, do silniczka dospawałem już taki płat blachy. Też jest na silikonie, żeby takich wibracji nie było. I ładnie już nam tutaj pasuje na... Przyspawa się. Kurde, już niedługo będziemy odpalać. Odłóż pan to. Przewierćmy amortyzatory, żeby troszkę mięciejsze były. Ej, oleju nie ma w ogóle w nim. Jak to? Co pan mówisz? Może to trzeba wyżej wiercić? Ty, tu też nie ma. Co to ma być? Czemu nie ma oliwy? Kieciort. Może to wyżej jest? Nie ma oleju, człowieku. Poszukały górne basteny. Dobra. Będzie chodził.